Cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym opowiem Wam o tym, od czego zależy linia włosów w przeszczepie. Zapraszam. Jak wiecie, mniej więcej 2 miesiące temu miałem robiony przeszczep włosów. Tu te włosy już mi powoli odrastają, ale o tym powiem Wam więcej w kolejnych filmach. Teraz skupimy się na tym właśnie, od czego zależy ta linia włosów przeszczepionych. No i możecie do tego filmu sobie zajrzeć tutaj w linku gdzieś, albo po prostu wejdźcie w playlistę i tam jest przeszczep włosów i będą różne i są już różne filmy na temat przeszczepu włosów, gdzie, jak, co, za ile, bla, 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 wszystko. Także na razie tam są chyba 2 albo 3 filmy, więc zapraszam tutaj playlisty przeszczep włosów, a dzisiaj już przechodzimy do tej linii. Nasza własna naturalna linia włosów jest jakby już zakodowana genetycznie i niektórzy mają większe zakola, wyższe czoło, niższe czoło, każdy chce mieć swoje idealne czoło. I właśnie jak ja zdecydowałem się na przeszczep włosów, trochę się martwiłem, że po prostu zrobią mi tą linię tak, jak oni chcą w 100%. Natomiast no ze mną tak się nie da. No i na początku, gdy lekarz zrobił mi linię włosów, to oczywiście to nie było tak, że on mi zrobił i koniec nara, właśnie to było fajne, że można było to ustalić razem z nim. No ale ten lekarz zrobił mi na początku linię po swojemu, no i znając mnie, ja wiedziałem, że ta linia do końca mi się nie spodoba, bo ja jestem taki trochę, wiecie, muszę mieć po swojemu wiele rzeczy. No ale ogólnie ta linia była dosyć niska, spoko, ale tu było troszkę za wysoko, tu troszkę też za wysoko, więc ja wziąłem tą kredkę, czy co to tam było, i sobie zrobiłem tą linię prawie dotąd. No może przesadzę, ale tak gdzieś dotąd. No i ten lekarz zaczął się śmiać i stwierdził, że nie może ta linia tak wyglądać, nie może być osadzona tak nisko, ponieważ ja sobie najechałem na mięśnie twarzy. I właśnie od tego przede wszystkim zależna jest ta linia włosów, od mięśni twarzy, ponieważ włosy nie mogą być przeszczepione w te partie tutaj czoła, gdzie są te mięśnie twarzy. No bo wyobraźcie sobie, jak ja miał włosy dotąd i rusza mi się czoło, to te włosy też by tak się ruszały. I jakbym wyglądał jak jakiś troglodyta albo, nie wiem, planeta małp. No masakra, nie może tak być. Więc stwierdziliśmy z lekarzem, że on zostawi mi kształt linii taki, jaki ja sobie narysowałem, natomiast ją podniesie na tyle, żeby nie dotykała właśnie tych mięśni twarzy. No i tak właśnie jest, bo jak widzicie, ta linia jest tutaj, o, tu wszędzie urosną włosy, a jak ten lekarz mi zrobił tą linię, ona była delikatnie wyżej i tu była taka mocniej zagłębiona. A ja tak nie chcę, ja chcę mieć tak, jak tutaj teraz będzie. O, tak będę miał linię włosów. A ja miałem tutaj takie zakola, wyglądały jak rogi diaboliny, masakra, fuj. Tu ja akurat wcześniej miałem swoje włosy, natomiast one są przerzedzone, znaczy były przerzedzone. Teraz jeszcze są te, które rosły tutaj zawsze. Natomiast miałem też tutaj na tym przodzie wszczepiane włosy. I od zakoli aż tutaj wszędzie były wszczepione włosy. I na tym, powiedzmy tutaj, księżycu miałem wszczepionych 3500 graftów. Jeden graft to od 2, w niektórych przypadkach do nawet 4 włosów. To zauważyłem, u mnie akurat to jest 2 albo 3 włosy z jednego grafta, w niektórych miejscach jeden włos. Natomiast widzę po tych już ponad 2 miesiącach, czy mniej więcej 2 miesiącach, że, bo na początku się przestraszyłem, że te włosy są takie rzadkie, ale no to jest dopiero 2 miesiące, a efekty końcowe są po 18 miesiącach. I zauważyłem, że te włosy rosną jakby nierówno. Czyli te niektóre są dłuższe już, niektóre dopiero tak jakby wychodzą, inne w połowie są, więc to jest całkowicie normalne, no ale wiecie, jak to jest, już człowiek by chciał jak najszybciej ten efekt. Natomiast ja odbieram się w cierpliwość i wiem, że no trzeba na to poczekać, ponieważ tak jak mówiłem w filmie, jak wyjechałem na przeszczep, to ja sobie zdawałem sprawę, że to trzeba poczekać i u Tomka na przykład po pół roku już jest super efekt, no ale pół roku, a u mnie dopiero jest 2 miesiące, więc no trzeba czekać. Pamiętajcie też, że jeśli macie swoje włosy bardzo rzadkie i macie wysokie czoło i te mięśnie twarzy macie osadzone też dosyć wysoko, no to nawet jeśli będziecie chcieli obniżyć te zakola, a też mięśnie twarzy będą wysoko osadzone na zakolach, no to nie do końca da się je tak całkowicie, wiecie, zakryć. No ja akurat mam tak zrobione, że tych zakoli nie będzie, bo tutaj lekarz mógł sobie pozwolić na to, żeby tą linię zrobić mi w takim miejscu, bo ja tutaj nie mam jakby mięśni twarzy w tym miejscu. Natomiast no niektórzy, jak mają mięśnie twarzy osadzone, czy ja sobie zrobiłem kreskę długopisem? O Boże, poczekajcie, zaraz wracam. Słuchajcie, tak się zagalopowałem, że myślałem, że już po prostu zrobię sam kreskę i od nowa przeszczep. Boże, whatever. I co ja tu mówiłem dalej? A, więc jeśli ktoś z Was ma bardzo wysoko osadzone mięśnie twarzy, no to niestety od tego będzie zależna ta linia włosów, ponieważ ona nie może wyjechać za te mięśnie. Ona musi być przed tymi mięśniami. Czyli jak tak ruszamy brwiami, marszczymy czoło i w ogóle itp. itd., no to nie może to się ruszać, bo widzicie, ta kreska się nie rusza. A zobaczcie, jak to by było dziwnie, gdyby ona się ruszała. No troglodyta, więc...
Tak. Dobra, słuchajcie, dzisiaj to już koniec. To będzie taki szybki odcinek. Będzie ich więcej, takich dłuższych i krótszych. Jeśli Was interesuje cały wyjazd i w ogóle przeszczep, to zapraszam do tych poprzednich odcinków, zapraszam do moich innych filmów, zapraszam na TikToki Ciarocher Ciarousago, Instagram Ciarocher Ciarousago i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!